Cześć, tu znowu Gimper, Turmoil, sezon drugi. Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Moi kochani, skończyło się jak skończyło, niestety przegraliśmy, zdenerwowania było co niemiara, a wynikało ono po prostu z niewiedzy dotyczącej późniejszych etapów gry. Jednocześnie gra jest na tyle uzależniająca i dobra, że stwierdziłem, że rozpoczniemy sobie sezon drugi i spróbujemy raz jeszcze przejść eksperta, tym razem inną postacią, zagramy sobie Lizą. Jej special power jest taki, że ona nigdy nie płaci pieniędzy za to, że jej się rozleje ropa, co pozwoli nam najprawdopodobniej na znaczne przyspieszenie wydobycia, bo nawet jak się trochę rozleje, to nie będzie nas to aż tak bolało, po prostu nie dostaniemy tysiaka premii za sprzedaż całości, tak i za wydobycie całości, no to w sumie dwa tysiaki, no ale w każdym razie Będzie to. Dobre. Ja na ułamek sekundy, dosłownie na kilka minut, wstawiłem jeszcze taki film z zapytaniem, to nie wiem, z 500 osób go zobaczyło chyba, czy chcecie, czy nie chcecie. Sezon drugi jednocześnie stwierdziłem, kurwa pierdolę, tak mi się chce w to grać i po prostu pokazać, że wygramy, że let's go. Po sezonie drugim najpewniej ruszymy z jakąś inną gierką zamiast Turmoila. Okej, okay, zaczynajmy jako Liza. Hej, it's you again. Dzień dobry panie burmistrzu, witam bardzo, bardzo przeserdecznie. Okej, okay, Town Hall, World Map i oczywiście zaczynamy nasze pierwsze kopanie. No i od samego początku musimy ostro trzymać po prostu gardę, no bo będzie inaczej masakra. Lecimy, lecimy. Teraz już wiedząc wszystko również na temat późniejszych etapów gazu, otaczania go, ogrzewania, diamentów, wszystkiego. Spróbujmy w takim razie jeszcze tym bardziej to ulepszyć. Dwóch, proszę ja was, dozerów wysyłamy. Mamy czas do 31 marca, czyli tutaj bardzo, bardzo króciutko. I tutaj chyba najlepiej jest od razu zacząć sprzedawać ropę, chyba że naprawdę będzie jakaś paskudnie niska cena. Idziemy w dół. I już mamy. Możemy zrobić, słuchajcie, tak, żeby przyspieszyć nieco. I zaczynamy sprzedaż. Lecimy na 2T, 4 tutaj wozy. Tu mamy coś kolejnego. Tu kolejnego jeszcze nie możemy poprowadzić. Pytanie, jak duże jest to złoże. Może być całkiem duże. Więc zaraz ewentualnie jeszcze trzeci rig postawimy tutaj. Rig, cokolwiek, żeby wydobyć maksymalnie dużo. Tutaj też rośnie cena, więc musimy to obserwować bardzo sprawnie. Dobrze, okej, okay, pojechały kolejne wozy sprzedawać. Kończy się styczeń, tu już jest cena wyższa niż tam. Dobra, ja stawiam w takim razie kolejny i zaraz dokręcamy kolejny tutaj, proszę ja was. Kurek do tego oto złoża, żeby możliwie szybko je wydobyć. Mamy pierwszy dzień lutego, $1.50, także no zdecydowanie wysysamy z tego złoża ile się da. Szósty koń, przyspieszmy nawet trochę. Kurna, patrzcie co się dzieje, jaka piękna cena, Jezus Maria. Jeszcze jeden i po prostu na szybkości to sprzedajemy, bo jest tak dobra cena. Musimy po prostu, no nie ma takiej opcji, że nie. Wysysamy to poletko. No i dobra, to już jest ostatni miesiąc, więc sprzedajemy tak naprawdę po cenie jakiej jest. Tutaj rośnie, więc tu sprzedamy już do maksa. Ale kurna, powiem, że naprawdę ślicznie. Jeszcze jednego zatrudnimy na sprzedaż, żeby maksymalnie dużo zawieźć. Kończy się miesiąc, a my z wynikiem ponad $5000 kończymy. No jeszcze coś tu sprzedaż, jeszcze kawałeczek. I będzie, nie będzie 6000, ale 5900 mamy po tej pierwszej rundzie i jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ilość zgromadzonych funduszy. Fred tutaj wyszedł już z fabryki i proponuje nam różniste ulepszenia. I my sobie zbudujemy przede wszystkim branch, żeby móc po dwie rury robić, czy szerokość tutaj, przede wszystkim branch, żeby móc po dwie rury robić z jednego tego i ruszamy na kolejne miejsce, ok, 48, 45, 47, dobra, nie wiadomo gdzie będzie, dobrze, strzelimy sobie w takim razie tutaj, oni tutaj się próbują osiedlać, nawet się licytują, co ciekawe, no bo tu wiadomo, że będą nie najmniejsze złoża, a ja troszkę jestem na chybił trafił w związku z tym, o, oni dosyć dużo tutaj wydają, zobaczcie. No dobra, to i szerokość sobie zwiększymy w takim razie. Weźmiemy przykład sobie z nich troszeczkę. No i zostawili sobie sporo więcej pieniędzy, ale to nie szkodzi. Dobra, idziemy od razu dwóch dozerów.
Teraz do 30 czerwca, oczywiście mamy dwa razy więcej czasu. Po 89 centów, prawy spada, lewy rośnie. Dobrze, więc zobaczymy, czy nam się uda. Dawaj, dawaj, szukać hopy. Szukać hopy, ropy. Ale zarymowałem, proszę bardzo, dobra jest. Lecimy w dół. Lecimy w dół. I mamy dzień dobry. I mamy tam drugie złoże. Dzień dobry, od razu lecimy. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć. Jest! Ojejku, jakie duże. Jakie piękne i duże. Wspaniale, dobra, kolejne dwa konie. W takim razie idą tutaj. Sprzedajemy, ile się da. Dobra, tutaj pomalutku sobie spada cena, no ale my i tak sprzedajemy. Bo co tak naprawdę mamy robić? Póki co, tych złóż i tak tu nie ma aż tak dużo. Kurna, pięknie. Coś wspaniałego, dobra. Tutaj teraz już wzrosła cena. Po 0,85, super, 0,86. Tutaj sobie wyssiemy, że tak powiem, brzydko. I ruszymy na poszukiwanie następnego złoża. Super, 0,9 już mamy. Tutaj ceny, dokładnie. Teraz tym możemy sobie wyruszyć na poszukiwanie kolejnego złoża. I mamy kolejne złoże. Oczywiście pogrubimy rurę od razu. Tu po 0,88 idzie. W porządku to jest. W porządku to jest, jeżeli chodzi o cenę. 0,86. Tak się waha. Dobra, zrobimy tak, że tu powiększymy rurę też. Dokupimy jeszcze trzech. No nawet jeszcze dwóch do 12. I będziemy tutaj sprzedawać. Cena sobie rośnie, już powyżej 0,9. A dwoma grubymi rurami naprawdę dobrze możemy to zrobić. I sprawnie, jak widzicie, tutaj pozbywamy się tej ropy stąd. Dobra, tu już nic nie ma. To doprowadź tu jak na moje. Dobra, tam już nie zdążymy. Więc to niech idzie tutaj. O proszę, tu jeszcze coś możemy znaleźć, jak się uprzemy. Kurde, po dolar 15 idzie. Coś wspaniałego. Dobra, tu już jest zaraz koniec levelu, więc wyścimy to złoże. Tu mamy większą stawkę. I tutaj co? I tutaj jeszcze coś jest, proszę bardzo. Dobra, ile wydobędziemy, tyle wydobędziemy, nie? Lećmy, 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 ile się da. Dobra, tu już się prawie rozlało. Dwa konie jeszcze. Cudownie, o Jezus, jak pięknie. Ostatni miesiąc. Wysysamy, 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 ile się da. I sprzedajemy, ile się da. Tu już oczywiście za wiele nie zrobimy, ale branch limit reached w tym miejscu. Okej, słusznie. No i dobra, to już są ostatnie dni. Zarobiliśmy 12 tysięcy, także bardzo ładnie. Tu osuszone 3 złoża. No ciężko było jeszcze w pół roku zrobić więcej, ale naprawdę uważam wynik bardzo dobry. I jesteśmy najlepsi, chociaż wcale nie z tak dużą przewagą nad przeciwnikami, jakbyśmy mogli sobie chcieć tego życzyć. Przyspieszymy sobie wyszukiwanie przez dozerów. Tak, dzięki temu oni będą łatwiej się znajdować. Zobaczcie, tutaj się okazuje, jest całkiem sporo ropy. Więc jak najbardziej lokujemy się tutaj w tym miejscu i wyruszamy po raz kolejny. Dalej jest do 30, tak, dalej jest do 30 czerwca, więc będzie nam to, więc nie mamy aż tyle czasu na wydobycie. Czekamy, aż dozerzy znajdą. Tu już jest po 99 centów. Fajnie by było, jakby szybko znaleźli, to byśmy zaczęli sprzedawać. No ale na razie im to idzie dosyć dobra, wolno. Już coś mamy. No zobaczymy, na jakiej głębokości. No dalej, dalej, no proszę cię. Dobra, tu jeszcze. I mamy. W ten sposób. Aha, tutaj jest jeszcze jedno coś. No dobrze. Okej, na razie posprzedajmy. Korzystając z wysokiej ceny. Tam już jest wyższa. Ale to będzie wymagało do kupienia kilku. Zapewne do kupienia kilku. Tych właśnie tu. Bo tu zaraz się problem zrobi delikatny. Dobra, zróbmy tak. Dokładnie, tu już zegar tyka. Tu znaleźliśmy kolejne, kopiemy. Dobra, tutaj to złoże jest takie, no jakie jest, każdy widzi. Szukamy dalej. W dół. Gdzie on tutaj znalazł to złoże? Nie mam pojęcia. A ewidentnie jest problem z wydobyciem go. Tu mamy kolejne. Bardzo ładnie.
I od razu trzy łby. To od razu kolejnych dwóch dostawiamy, żeby się na pewno nic nie rozlało. Dobra, tu się już skończyło teoretycznie. A ja dalej nie wiem, gdzie on tutaj co znalazł. Tu coś jest. Świetnie. Dobra, to tutaj jeszcze to przeciągniemy. Sprzedaż puścimy tu. Tu pogrubimy. Dokupimy maksa koni. I ruszamy z takim ostrym, konkretnym wydobyciem teraz. Na 15 koniach to może ładnie tutaj iść. Puścimy jeszcze jednego dozera, który może coś zdąży. O, tu jest takie nieduże to. Ten, o, ale tu znaleźliśmy coś jeszcze, więc od razu idziemy dalej. To od razu podążaj. I gdzie tu coś znalazł? O kurna. Branch limit reached z tego miejsca. Spróbujemy tu. O kurna, ale słabizna. No, zróbmy tak. To gdzie to jest tutaj? Tu gdzieś by było? Nie mam pojęcia. Dobra, wysilmy to, ile się da. Czy tu sprzedawać po takiej stawce? Chyba jeden silo możemy zbudować, to nam się opłaci. Jeszcze jeden dozer. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tu już zaczyna być ta cena akceptowalna na tyle, żeby się sprzedawać. No bardzo średnie pole, przyznaję, że bardzo średnie. Jeszcze no dosłownie jest chwila, ale nie jestem pewien, czy coś... No dobra, spróbujmy, zaryzykujmy. I tak tutaj bardzo biednie wychodzę póki co na tym polu, więc spróbujmy, ile możemy z niego wycisnąć. Dobra, coś jest, od razu pogrubiajmy też i spróbujmy z tego pola wycisnąć, ile się da pieniędzy. Lecimy. Lecimy, lecimy. Jest bardzo ładna stawka. O Jezus, jak jest pięknie. Jak jest świetnie. Ostatni miesiąc. Genialnie. Dawać, dawać, dawać. Nic się nie bać. O Jezus, 12 tysięcy. Cudownie. Dobra, opierdalamy teraz tu, szybko. 13 tysięcy mamy. 14 tysięcy, 15 tysięcy. O kurna, tu można było jeszcze osuszać, a osuszać, a... W tym miejscu się zakręciłem, no ale dobra, mamy 17 tysięcy prawie, więc bardzo ładnie, Lary troszeczkę więcej od nas, spoko. Mamy od teraz stajnie, dzięki czemu możemy herd size zwiększyć, żeby mieć ekstra 25 koni, ale my zamiast tego za 15 koła możliwość upgrade'owania sobie zbadamy. I lecimy na kolejne pola, oczywiście tutaj, pewnie nas będą chcieli stąd wywalić. No nie bardzo mam... O nie, nie chcą nas wywalić aż tak, proszę bardzo. Spodziewałem się, że będzie trudniej, jeżeli o to chodzi. No ale dobra, idą dwa mołle od razu. Tutaj jest wysoka, ale szybko spada. Z lewej strony natomiast rośnie. Ze 750 możemy się teraz zupgrade'ować. O kurde, tam też znalazł, no ale nic. Tam z lewej strony jest wyższa cena, więc byłoby lepiej. Super, mamy. Puszczamy od razu. Nie jest to jakieś duże złoże, więc nie upgrade'owałbym rury jakoś bardzo. Natomiast postawiłbym tutaj chętnie kolejną odkrywkę. O Jezus, jak świetnie. Kolejne dwa. Te, dobra, i to od razu upgrade'ujemy, bo upgrade tego nie będzie nas dużo kosztował. Do pięciu. Dobra, jeszcze sprzedawać. Jeszcze sprzedawać. Dobra, już nie, teraz sprzedajmy tutaj. Dwóch dozerów kolejnych. Wolno tutaj zbiera. Jeśli mam być szczery. Zeb, zbierz tu, zbierz tu. Dobra, tutaj musimy puścić dwie kolejne rury celem wydobywania. Dobra, powiększmy nasze wagony. No bo to jest z angielskiego wagon napisane, tak? Wagon, nie wiem, cokolwiek. Dobra, tu już coś mamy, świetnie. Tu jeszcze nie znaleźliśmy, dwóch kolejnych puszczamy. Pięknie. I wysysamy, wysysamy. Kolejnych tych, mamy 15. No na czterech grubych rurach to może być różnie. Z tym rozlewaniem, szczerze mówiąc. No ale kurna. Korzystajmy z tego, że jak nam się rozleje, to nie stracimy, tak? I wydobywajmy po prostu maksymalnie dużo. Dobra, tu trochę zarobiliśmy, możemy tu puścić kolejną rurę. Zaraz herd size trzeba będzie powiększyć. Jest kolejne, o kurne, jest kolejne bardzo ładne złoże. Dobra, tu coś już nie ma, to dołącz się tutaj do wysysania. O, tu też już się skończyło. Super, tu możemy pogrubić rurę w takim razie. I możemy tutaj dociągnąć, nie wiem czy to się opłaci. Za 300, tutaj mamy po dolar 10, więc zajebiście. Dobra, idź tutaj drugą rurą do tego złoża. To tu już też się skończyło.
Tu też się zaraz skończy, pewnie dozerzy już nie mogą znajdować. Także to będzie... Aha, tu już nie mogę więcej, tak? Tu zobaczymy jeszcze, jak głębokie to jest. Trochę jest, dobra, więc tu podprowadźmy. Tu jeszcze idziemy, ostatni miesiąc już. Wysysamy ile możemy, tu jest wyższa cena teraz. 18 tysiaczków prawie. Wszystko co mogliśmy wydobyć, wydobyliśmy tak naprawdę. Bo jeżeli coś jeszcze jest, to jest po prostu głębiej, a nasi dozerzy jeszcze nie mają do tego dostępu, dokładnie. Więc mapa tutaj bardzo dobrze zrobiona, jestem osobiście bardzo zadowolony z niej. 19 tysięcy zarobionych. Dzięki temu, że możliwość upgrade'u, właśnie 0 dolarów, cudownie. Dzięki temu, że możliwość upgrade'u sobie zrobiliśmy, jesteśmy 7 tysięcy dolarów do przodu. Witaj w salonie. W salonie są jakieś rzeczy, to nas nie interesuje. Natomiast bardzo chętnie zwiększę w takim razie głębokość, na jaką szukają. I coś jeszcze? Rozmiar silosów na razie nie. Licznik koni może nie. Dobra, idziemy na kolejną land action. No i wszystko wskazuje na to, że tu może być dobra ziemia, albo tu może być. Teraz już dajemy po 2 tysiaczki. Czyli będziemy już przez cały rok w tym momencie. Czy chcę się z nim licytować? Tak, chcę. Chociaż mogłem tutaj na przykład jeszcze spróbować, zobaczyć czy czegoś nie będzie. Nie, ale raczej są maksymalnie 2 koncentracje na każdym terenie, jeżeli chodzi o duże te. Dobrze, teraz już do grudnia 31, co nie zmienia faktu, że oczywiście i tak staramy się zarobić jak najwięcej. Nie opierdzielamy się. Nie opierdzielamy, dobra. Tam też znalazł. W porządku bardzo. Kopiemy, kopiemy, teraz już mogą być trochę głębiej. No właśnie, ale dobra, znaleźliśmy. Zaczynamy sprzedawać tu. No i dobra, od razu gruba rura. I lecimy 5 wozów. Za chwileczkę je ulepszymy od razu. Dokładnie. Dobra, stawiamy kolejne tu na pewno. I kolejny dozer. Zobaczymy, czy z lewej strony za chwileczkę nie przebije cena prawej korporacji, bo tak się może niewątpliwie stać. Z tego co widzę. Ciekawe, podjechał tutaj, pomimo że tu nie było ropy jeszcze żadnej, nie? No bo tu mamy kolejne złoże, nie jakoś turbo duże, ale zawsze fajne. Zawsze do przodu troszeczkę. Dobra, tu już po 85 centów. No i teraz już zaczyna sobie spadać. Do tego stopnia, że za chwileczkę silos sobie weźmiemy. No jak już jest 75. No jeszcze tak, jeszcze tu pociągniemy trochę w dół, żeby znaleźć. A tu jest duże złoże takie, no nie małe faktycznie. I tu mamy kolejne. I dobrze, teraz sobie zbudujemy tutaj silos, żeby przez chwilę przechować. Może mamy teraz też czas do grudnia, więc trochę luźniej jest, jeżeli o to chodzi. Dobrze, drugi silos. No spokojnie sobie tu poprzechowujmy. Zobaczcie, 5 tych łebków w zupełności póki co daje sobie radę. Dobra, tu będziemy mieć kolejne za chwilę, ale to na spokojnie. Tutaj zaczyna pomalutku rosnąć cena, więc tutaj posprzedawajmy. Posprzedajmy, cokolwiek. I idziemy tu w dół, do zera puszczamy kolejnego. Idziemy tu w dół, oj pięknie, jeżeli chodzi o cenę. Dokupmy, no 3 nawet konie jeszcze. O, i tu ja już widzę, że tu jest żyła. Absolutnie żyła złota, rewelacja. Nie stać mi... O kurwa, tak, to trzeba wyciągnąć calutkie. Jeżeli tylko Bozia da. Po prostu tu nie pociągnę, ale tu mogę pociągnąć. 500 nas to kosztuje, ale kurna, jakie to będzie dobre. Okej, tu jest kolejne coś, więc tu pójdziemy w dół. Sprzedajemy tutaj, bo tu już jest drożej. Puszczamy tu, to wszystko trzeba wyssać dokładnie, pięknie. Rozlewa się bardzo niedobrze, nie chcemy tego. Oczywiście nie tracimy pieniędzy dzięki naszemu perkowi, co nas zdecydowanie cieszy. Dobra, kolejne złoże tu znaleźliśmy i to jest chyba kolejne duże złoże. Dobra, to kolejną drugą, długą rurę tutaj dajemy. I opierdalamy, ile się da, no nie ma opcji. Po dolar 6 idzie, świetnie. Dolar 4, dolar 1, 98 centów nadal bardzo dobrze. Tam już krytycznie. Dobra, po tyle centów już nie. Dobra, dozer jeszcze jeden szuka. Jeżeli już nic nie znajdzie, to znaczy, że żeśmy wyssali ten level dosyć mocno. I teraz już tylko sobie po dobrej cenie to sprzedamy. I to będzie tyle. Będziemy musieli herd size sobie powiększyć na pewno jeszcze. Czy tu już wszystko? Jak to jest duży? O, jest bardzo duży. Jest bardzo duży, więc sijmy tam ile się da. Jak wcześniej oddamy, to tylko lepiej. Dobra, tu już spada cena.
odłóżmy do silosów. No, zaraz nam się w silosach miejsce skończy. O, jeszcze jeden możemy zbudować, super. Za chwileczkę trzeba będzie dać sobie więcej miejsca faktycznie w tych silosach. No, ale też już kończą się pomalutku złoża na tej planszy. Więc tutaj akurat w miarę na luzie. Dobra, okej, zacznijmy tutaj sprzedawać. Mamy wrzesień, no i dobra, elegancko. Elegancko, lecimy ze wszystkim. Około 40 tysięcy, myślę, powinniśmy mieć z tej planszy. I to jest naprawdę przekozacki wynik. Jestem bardzo zadowolony. Tutaj ostrożnie, żeby patrzeć, która będzie spadać szybciej. Czy jeszcze nie chciałbym odłożyć ich trochę? Jest październik. Dobra, odłóżmy jeszcze trochę tego, bo jeszcze trochę tutaj też jest. Tu jakbym przed czasem oddał, to też bym zarobił. No ale teraz tak ceny spadły. Dobra, oddajmy przed czasem i za to tysiaka ekstra dostaniemy, tak szczerze. To nam zrekompensuje to troszeczkę. Mam takie poczucie. Go! Pięknie! Oj, cudownie! Cały olej... 3000 ekstra, dostaliśmy 38 tysięcy i jest naprawdę genialnie. Jesteśmy sporo pieniędzy przed resztą naszych oponentów. Pójdziemy sobie poczytać Major's Tipsy oczywiście na wszelki, żeby na pewno już teraz wszystko wiedzieć. Pipe Ridge. Nie muszą do samego dołu, to oczywiście wiem. Za 25 baksów to możemy kupować. Daphne Saloon, ona może ciekawe rzeczy mieć. Tutaj to zawsze musi najgrubsza być, tak? Bo inaczej nie będzie. Jeżeli pod dozerem nic nie widzę, to może się grunt podniesie. 1000 dolarów za wiele rzeczy jest. Dobra, okej. Okay. Czyli to już wszystko, co względnie widzieliśmy. Ale póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Turmoila. Cześć!